Wiadomo nie od dziś, że na rynku obecnie królują słuchawki całkowicie bezprzewodowe, czyli popularne słuchawki TWS. Natomiast wiem też, że sporo z Was ciągle rozważa zakup nausznych słuchawek ze względu na to, że mają one takie zalety, których no nie mogą mieć siłą rzeczy douszne i dokonałowe słuchawki, czyli z jednej strony przede wszystkim lepiej wygłuszają otoczenie, no a z drugiej strony częściej po prostu też lepiej brzmią. Jedną z ciekawszych propozycji, którą ostatnio mam w swoich rękach dzięki firmie, a raczej dzięki dystrybutorowi tego sprzętu, który wypożyczył mi je na testy, czyli firmie InPro, mam możliwość przetestowania najnowszego modelu od firmy Edifier, czyli uznanej marki na rynku, która ma na swoim koncie takie słuchawki jak NeoBuds Pro, które moim zdaniem są jednymi z najlepszych słuchawek za 400-500 zł, w zależności od promocji, ze względu na to, że te słuchawki królują w każdym moim w zasadzie zestawieniu. Natomiast tak jak Wam mówię i tak jak już w zasadzie widzicie, to jest najnowsza propozycja ich nausznych słuchawek, które dopiero co zadebiutowały, czyli modelu WH950NB, a z drugiej strony trochę tańszej, mniejszej, no i też takiej bardziej amatorskiej wersji tych nausznych słuchawek, która może być również dobrą propozycją dla tych mniej wymagających użytkowników. Także o nich sobie również dzisiaj porozmawiamy, ale przede wszystkim będę właśnie chciał Wam powiedzieć, dla kogo są te słuchawki i kto powinien rozważyć właśnie ich zakup, ze względu na to, że mnie naprawdę bardzo pozytywnie podczas tych kilkutygodniowych testów zaskoczyły. I gwoli wstępu, jeśli któreś z tych słuchawek Wam się spodobają, będziecie chcieli je nabyć po tym teście, to wrzucam w opisie tego filmu linki do oficjalnych stron, które dystrybuują, które sprzedają właśnie te słuchawki, także będziecie mogli je tam nabyć. A dlaczego moglibyście je nabyć? No to pierwszą rzeczą jest design, konstrukcja, a raczej komfort, który daje sama ta konstrukcja, bo jest ona dosyć przemyślana, chociaż słowem wstępu może powinienem powiedzieć, gdzieś to już widziałem, ze względu na to, że one bardzo mocno, tak mi się przynajmniej wydaje, nawiązują do popularnego modelu 1000XM4 od Sony. Ale w sumie z drugiej strony, czy jest w tym coś w ogóle złego, jeśli nawet by się okazało, że producenci tych słuchawek zainspirowali się tymi rozwiązaniami od Sony? Moim zdaniem nie. Jak kopiować, to od najlepszych, a nie od tych gorszych. W związku z tym tutaj faktycznie ten design może nawiązywać dosyć mocno do tej propozycji od Sony, ale przechodząc już do samej konstrukcji. Przede wszystkim one są dosyć małe po samym złożeniu, bo oczywiście możecie je w ten sposób złożyć i spakować do futerału, który od razu jest w zestawie, w związku z tym na czas transportu jak najbardziej są dobrze zabezpieczone, bo jest to takie sztywne pudełko, ale oczywiście jeśli chodzi o konstrukcję, to zdecydowanie ważniejszą sprawą jest to, jak one będą leżeć na tej głowie i powiem Wam, że przy nawet dłuższym odsłuchiwaniu, rzędu nawet kilku godzin pod rząd, te słuchawki nie będą odczuwalne na naszej głowie. Jest to zapewne spowodowane tym, że jest tutaj kilka patentów, żeby faktycznie dosyć dobrze siedziały nam na tej głowie. Możemy tutaj sobie regulować te nausznice, a z drugiej strony sama ta konstrukcja jest dosyć mocno rozciągliwa, w związku z tym każdy z Was dopasuje idealnie ją tak naprawdę do kształtu swojej głowy, no i z drugiej strony same nauszniki też są regulowane w ten sposób, w związku z tym możecie to dopasować, czy macie na przykład nawet jakąś czapkę na sobie, czy też nie. W ogóle co do tych nauszników, to jest fajna też sprawa, że podczas tych kilkutygodniowych testów nie miałem żadnych problemów z tymi gąbkami. Ja wiem, że taki wiarygodny test to musiałby trwać gdzieś z rok, aby zobaczyć, jak w różnych warunkach, z deszczem, czy z jakimś nawet większym potem podczas aktywności fizycznej, chociaż ja tego mega nie lubię akurat robić z takimi słuchawkami na głowie, bo po prostu dla mnie jest to trochę niehigieniczne. Natomiast nawet jak je tak męczyłem i próbowałem je jakby no uszkodzić albo dać im trochę większe pole do popisu, żeby ewentualnie odkształciły się, to nic się takiego nie działo. Jak widzicie, te nauszniki, kopułki, jak zwał, tak zwał, bardzo fajnie się odbudowywały. W związku z tym myślę, że można tutaj oczekiwać, że naprawdę na długi czas nam one posłużą. Także niewątpliwie zarówno pod kątem jakby designu, wyglądu tych słuchawek, jak i komfortu chodzenia z nimi jest moim zdaniem tutaj bardzo dobrze i spokojnie wytrzymacie z nimi nawet długie godziny pracy, czy po prostu chillowania sobie gdzieś na kanapie właśnie z puszczaną muzyką, czy jakimiś nawet podcastami, mając je na głowie. Natomiast jak już mówimy o długich godzinach, to warto w ogóle powiedzieć, ile te słuchawki będą działały na jednym naładowaniu, bo wynik w okolicach 50 czy nawet 55 godzin, jak deklaruje producent, może być tuż szokujący dla wielu osób, chociaż co warto zaznaczyć, on oczywiście dotyczy wyłączonej opcji ANC, czyli wyciszania, redukowania hałasu, ze względu na to, że jeśli sobie włączycie tą opcję, to tutaj wynik w granicach 30, może 30 kilku godzin, tak przynajmniej pokazują moje testy, jest jak najbardziej do osiągnięcia, a nawet jeśli byście je musieli jakimś cudem doładować, to nawet sam producent deklaruje, że ma tutaj wsparcie dla szybkiego ładowania, co oznacza, że wystarczy tak naprawdę 10-15 minut, aby te słuchawki działały przez następne
dostępne kilka do nawet 7 godzin na jednym naładowaniu znowu. Natomiast to, co oczywiście najważniejsze w tych słuchawkach, to sam poziom, a raczej brzmienie tego dźwięku oraz wyciszenie, ANC. I może zacznijmy od tej drugiej kwestii, ze względu na to, że w ogóle takie słuchawki bezprzewodowe, tak jak wam mówiłem już na samym początku, mają dodatkowy plus tego, że są tutaj te duże kopułki, duże nauszniki, które dodatkowo powodują wycięcie takiego podstawowego, można powiedzieć, hałasu z otoczenia. No a do tego, jak sobie jeszcze dodacie, włączycie tą funkcję aktywnej redukcji hałasu, no to ten wynik, a raczej ten komfort obcowania czy słuchania czegokolwiek z tymi słuchawkami będzie jeszcze większy. Teoretycznie możecie nawet w tym pomieszczeniu sobie odkurzać i przy głośniej puszczonej muzyce nie będziecie tego słyszeć. One naprawdę bardzo dobrze wyciszają. Oczywiście jak będziecie zaraz centralnie koło tego odkurzacza, to jakieś takie pomruki już są, natomiast teoretycznie można to jeszcze zagłuszyć muzyką i wtedy w zupełności i tak tego nie będziecie słyszeć. Ale oczywiście czasami z takimi słuchawkami, na przykład idziemy gdzieś na miasto i chcecie mieć mimo wszystko kontakt z rzeczywistością, żeby na przykład was auto nie potrąciło, to możecie sobie również tym sterować, ze względu na to, że są 3 tryby tego poziomu wyciszenia i możecie tym wszystkim też sterować z aplikacji Edifier Connect. Tam w ogóle możecie personalizować użytkowanie tych słuchawek pod siebie, możecie sobie włączyć equalizer, aby podbić na przykład niektóre tony. No i z drugiej strony możecie sobie nawet też włączyć tryb niższego opóźnienia tego dźwięku. Wtedy co prawda jakby jakość tego dźwięku spada, ale na przykład przy oglądaniu filmów czy graniu w jakieś gry nie będziecie kompletnie tego słyszeć, a jakby efekt czy samo to opóźnienie po prostu będzie mniejsze. Tutaj nawet producent deklaruje, że ta minimalizacja opóźnienia może wynosić do 80 milisekund, chociaż w przypadku tego modelu jeszcze powinienem zareklamować aplikację od Google'a, a mianowicie Google Fast Pair, ze względu na to, że ona pozwala na szybkie parowanie tych słuchawek z telefonem, bazującym na Androidzie oczywiście, bo ta funkcja nie jest wspierana przez iOS, a z drugiej strony znajdowanie ewentualnie tych słuchawek, jak je gdzieś po prostu zostawicie, będzie wysyłana ostatnia lokalizacja. Natomiast tą najważniejszą, kluczową sprawą w tych słuchawkach jest to, że one po prostu bardzo dobrze brzmią. Powiem wam, że pod względem brzmienia, co jest akurat bardzo dobre dla samych tych słuchawek, mam wrażenie, że design to nie jedyna rzecz, którą producenci inspirowali się na przykład w stosunku do popularnych modeli od Sony, ze względu na to, że tutaj jakość tego brzmienia, sama jakość basu jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i zdecydowanie to już są słuchawki dla tych bardziej wymagających osób. Mamy tutaj przede wszystkim 40-milimetrowe dynamiczne przetworniki. Z drugiej strony mamy wsparcie dla takich kodeków jak SBC czy LDAC. W związku z tym możecie sobie odtwarzać dźwięk w tej wyższej rozdzielczości. I żebyśmy mieli jasność, te słuchawki kosztują na obecną chwilę 900 zł, co może dla niektórych wydawać się dużo, ale mimo wszystko jak porównacie sobie do tych słuchawek z linii premium, to nie jest jakaś wygórowana kwota. I na rynku oczywiście znajdziecie jeszcze lepsze pod względem zwłaszcza brzmienia słuchawki, ale też zdecydowanie droższe. A tutaj mam wrażenie, że ten stosunek, patrząc przede wszystkim właśnie na samo brzmienie, do tego, ile kosztują te słuchawki, jest naprawdę bardzo dobry, a nie liczę oczywiście innych aspektów, powodów, o których już mówiłem wcześniej. Jeśli chodzi o ogólne brzmienie, to śmiało można powiedzieć, że ono stoi na naprawdę wysokim poziomie, ze względu na to, że mamy tutaj odpowiednią głębię tego dźwięku, szczegółowość też jest naprawdę wysoka, chociaż w tych tonach niższych mam wrażenie, że mogłaby być trochę lepsza, natomiast jeśli na przykład mówimy o tonach średnich czy wysokich, tutaj naprawdę ciężko jest się do czegokolwiek przyczepić, mając z tyłu głowy to, ile one kosztują. Ja też to od razu może zaznaczę, że testowałem głównie te słuchawki na muzyce popularnej, elektronicznej. Puściłem sobie też spokojniejszą, bardziej klasyczną tą muzykę. No i mam wrażenie, że przy tej ostatniej one w sumie trochę gorzej wypadały. Zdecydowanie wokale czy bardziej dynamiczne instrumenty bardzo dobrze brzmią. Do tego dochodzi naprawdę fajny bas, który jeszcze możecie sobie dodatkowo podbić w samej aplikacji, ale ja tego nie robiłem ze względu na to, że dla mnie on jest już tutaj domyślnie jakby wystarczający. Natomiast tak jak wam mówię, wydaje mi się, że tutaj producent chciał usatysfakcjonować jak największą grupę osób i tak naprawdę niezależnie od tego, jakiej tej muzyki słuchacie, będzie po prostu bardzo dobrze, a może nawet jeszcze lepiej niż bardzo dobrze, mając z tyłu głowy to, ile one kosztują. No i sam fakt tego, że cały czas możecie korzystać z funkcji ANC, czyli tego wyciszenia otoczenia, jest też bardzo dobry, no bo dodatkowo po prostu podkręca nam te wrażenia z korzystania z tych słuchawek, także pod tym kątem naprawdę będziecie zadowoleni. No i też powinniście być usatysfakcjonowani samą jakością połączenia jak z kimś
kimś rozmawiacie, myślę, że to jest też powód, dla którego jak najbardziej można rozważyć zakup tych słuchawek, ze względu na to, że tutaj dodatkowo te mikrofony, które pracują przy tych słuchawkach, wyciszają nam hałasy, jakieś trzaski z otoczenia, w związku z tym ta rozmowa jest po prostu przyjemniejsza. Tutaj za to odpowiadają cztery mikrofony, które naprawdę zbierają nieźle ten dźwięk, także rozmówca Was bardzo dobrze słyszy. No a z innych aspektów technicznych, słuchawki te pracują na Bluetoothie 5.3, co oznacza w praktyce, jak od razu pewnie zapytacie, co mi to da, na co mi się to przyda, że możecie je sparować z dwoma urządzeniami i po prostu między nimi się przełączać i tutaj żadnego problemu nie było. Połączyłem je sobie i swobodnie mogłem korzystać między telefonem, a na przykład tabletem. Natomiast z drugiej strony Bluetooth jest oczywiście też odpowiedzialny za samą jakość zasięgu w tych słuchawkach i tutaj spokojnie można przemierzyć piętro na dół, na przykład jeśli mieszkacie w domu i ten sygnał nie powinien być zakłócony. Oczywiście jak już bardzo mocno się oddalicie, powiedzmy w domu gdzieś 7-8 metrów, to mogą pojawić się jakby przerwy w tym dźwięku, nie mówiąc o tym, jak już wyjdziecie spoza domu. Natomiast na otwartej przestrzeni producent deklaruje, że nawet 10 metrów będziecie mogli sobie z nich korzystać bez żadnego problemu. Także ogólnie jak widzicie, a raczej słyszycie, naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, jak fajnie udało się Edifier zrobić po prostu te słuchawki, niezależnie od tego, czy się inspirowali propozycją od Sony, czy jest to ich autorski wynalazek, ale jak się inspirować, to od jak najlepszych, tak mi się przynajmniej wydaje i im się to po prostu udało, ze względu na to, że zarówno pod kątem ANC brzmienia tych słuchawek, jak i z trzeciej strony wykonania i komfortu chodzenia nawet przez dłuższe godziny jest naprawdę bardzo dobrze i myślę, że ta cena w okolicach 900 zł obecnie nie jest wygórowana, chociaż oczywiście gdyby one były dostępne za 600-700 zł, a myślę, że za jakiś czas w jakiejś promocji na pewno w takowej cenie się pojawią, no to będzie już naprawdę bardzo dobra propozycja, jedna z najlepszych tak naprawdę na rynku właśnie w tym przedziale cenowym. Natomiast jeśli dla Was tamte słuchawki są troszeczkę za drogie, albo po prostu chcecie je kupić dla mniej wymagającej osoby, która chce mieć nauszne słuchawki, ale nie stawiacie ani na samo wyciszenie, ani na samą jakość muzyki, to możecie jak najbardziej rozważyć również ten model. Tutaj oczywiście, jak widzicie, już konstrukcja się różni. Nie ma takich nauszników czy tych kopułek, które zakrywają nam całe uszy, ale mimo wszystko i tak można powiedzieć, że w jakiś chociaż niewielki sposób ten dźwięk z otoczenia będzie w mniejszy sposób do nas docierał. Sama jakość tego brzmienia, okej, nie jest na takim samym poziomie jak w tych droższych modelach. No siłą rzeczy muszą być po prostu gorsze też jakby komponenty. Natomiast myślę, że dla osoby, która, tak jak Wam mówiłem, mniej wymaga od samego brzmienia, albo chcecie kupić je dziecku na prezent, bo one kosztują w granicach 200 zł, to jak najbardziej również można je rozważyć, zwłaszcza, że ten dźwięk, jak za 200 zł, powiem Wam, że jest tutaj naprawdę niezły. Jest pewna głębia, okej, szczegółowość mogłaby być lepsza, same tony średnie czy wysokie też mogłyby być tutaj lepsze, ale powiem Wam, że jak na słuchawki z tego budżetu cenowego jest naprawdę nieźle. Jeśli chodzi o baterie, tutaj one są w stanie wytrzymać około 35, może maksymalnie 38 godzin na jednym naładowaniu. Także tak prezentują się najnowsze nauszne słuchawki od firmy Edifier. Tutaj dla mnie zdecydowanie większy szok, czy większy jakby podziw wzbudziły te słuchawki, które naprawdę zaskoczyły w zasadzie trzema, czterema rzeczami. Także jak najbardziej można je rozważyć. Gdybyście chcieli je kupić, to linki do nich są oczywiście w opisie tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!